Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie Moto Show TVN Turbo edycja trzecia prezentuję tego oto tutaj ścigacza. Bardzo popularny w Las Vegas z lat 70. Znany także jako Szarańcza Ninja. Szarańcza Ninja, to jest temat zagadka. Proszę zwrócić uwagę na ten zielono-oliwkowy kolor. Jest to specjalny lakier robiony tylko w okresie 1978-1979. Sportowa lusterka, lekko przyplecione tutaj, proszę bardzo, ten zestaw. To jest prototyp GPS-a. Jest nawigacja, jest połączenie kurwa z bazą NASA. Jest to model, który jest wyposażony także tutaj w suszarkę do włosów. Jeśli dziewczyna ma po prostu mokre włosy, prosto po kąpieli siada z tyłu, tam jest taki przycisk, jest z drugiej strony, ona włącza, suszą jej się włosy. Ten bagażnik wykonany 100% z kewlaru, jest przystosowany do przewozu głośników koncertowych, do przewozu lodówek, pralek i także części rakiet balistycznych, w tym głowic jądrowych. Jest to bagażnik nietypowy, robiony na zamówienie przez właściciela tego pojazdu, przez to cena wzrasta do 100 tysięcy złotych. Co jeszcze można zwrócić uwagę? Oczywiście te oryginalne spoilery podświetlane ultrafioletem, białe tablice, oczywiście rejestracja na zamówienie 10470, to jest tajny kod, PIN do karty właściciela, a także 0 na zmyłkę, ale o tym Państwu nie mówimy, oczywiście nikt o tym nie pamięta. Kołpaki Forda, ten samochód brał udział w Camel Trophy w 79, przez to w niedzielę był lekko przygnieciony przez samochód drużyny A. Pamiętacie tego czarnego vana z czerwonym paskiem? Ten taki gruby, czarny gość z łańcuchami jeździł tym vanem lekko tutaj. A na autostradzie nic, ani wypadku, ani kurwa pościgu. Nuda? Chyba jak nie. Them niggas in them caskets.